Zapraszam teraz na część poświęconą ewaluacji programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów i zapraszam na raport z tej ewaluacji. Na scenie Justyna Żukowska-Gołębiewska, koordynatorka główna programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów i Michał Kociankowski, szef zespołu prowadzącego ewaluację programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów. Michał. Jesteś. Michał, który tłumaczy nam cyfry, przekłada to wszystko, już wam daję mikrofony. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że was tu wszystkich widzę, ponieważ przez ostatni rok, rok szkolny, widzieliśmy się właściwie głównie online i trochę to tak, wiecie, w kontekście tego poprzedniego wykładu pokazuje, że żyjemy faktycznie w innych czasach. Drodzy państwo, dzisiejsza rola bycia prelegentką po takich osobistościach jak Asia Flis, Magda Bigaj i tuż przed waszym obiadem, to jest prawdziwe wyzwanie. Natomiast chciałabym wam powiedzieć kilka słów na temat tego, co udało nam się zrobić i to, co nasza fundacja postanowiła wcielić w życie przez ostatnie kilka miesięcy, nawet kilkanaście. Drodzy państwo, mogliśmy zrobić badania i w zasadzie na tym zaprzestać. Ale nasza odpowiedzialność społeczna mówi, że należy też włączyć jakieś działania. Kiedy opublikowaliśmy raport, to w mojej głowie pojawiło się takie pytanie, że w wielu, wielu domach być może rodzic, być może nauczyciel w szkole widzi dziecko pierwszy raz. I widzi to pierwszy raz jego cierpienie, ale być może widzi je ostatni raz. I postanowiliśmy, że nie możemy dalej czekać na zmiany systemowe, na to, co wymyśli rząd, czy ówczesny wówczas minister edukacji postanowi rozpocząć działania mające na celu ochronę tych żyć. Po co żeśmy stworzyli ten program profilaktyczny? No właściwie po to, że jako społeczeństwo, jako też obywatele, obywatelki chcieliśmy zrobić coś konkretnego po to, żeby odzyskać sprawczość, po to, żebyśmy odzyskali kontrolę nad tym kryzysem. Jaki jest cel tego programu? Celem jest przede wszystkim wspieranie nauczycieli, dyrektorów w ich obowiązkach, czyli w profilaktyce, bo i profilaktyka zdrowia psychicznego jest jednym z obowiązków szkoły. Działamy w zasadzie w całej Polsce. Jak państwo za chwilę się dowiecie, to ten nasz pilotaż wcale nie był taki malutki. Tych szkół dołączyło do nas bardzo dużo i to przeszło nasze najśmielsze w ogóle wyobrażenia. Ten program profilaktyczny został stworzony w taki sposób, aby był łatwy do zrealizowania, ale nie łatwy, ponieważ proste treści i banalne, ale łatwy, aby nie obciążał dodatkowo nauczycieli, którzy, jak wiemy, i tak są obciążeni pracą i wypaleni. Przy wypalonych rodzicach rodzicielsko było to naprawdę niezłe wyzwanie. Program profilaktyczny składa się tak naprawdę z 8 scenariuszy w 4 grupach wiekowych. Klasy 1-3, 4-6, 7-8 i szkoły ponadpodstawowe. Pierwsze półrocze, błąd, bo bywa, że czasami wykładamy również na uniwersytetach i tam są semestr. Ale pierwsze półrocze składa się 4 lekcji, które mają przygotować młodych ludzi do korzystania z pierwszej pomocy psychologicznej, ponieważ zaznaczam to zawsze i wszędzie. Młodzi ludzie, chociaż wiemy, że rozwojowo zazwyczaj zwracają się do rówieśników, ale młodzi ludzie nie są odpowiedzialni za wspieranie swoich kolegów i koleżanek.
Za to odpowiedzialni są dorośli. Ale musimy powiedzieć młodym, jak poprosić o tą pomoc. A żeby mogli poprosić o pomoc, to muszą najpierw wiedzieć, jakie emocje, jakie potrzeby, jakie mają granice. I wtedy nauczyć się konstruowania takich komunikatów do nas, dorosłych. No ale żebyśmy my jako dorośli umieli to przyjąć, to uczymy też nauczycieli. Nauczycieli, realizatorów, ale wiemy, że nasze szkolenia z programu profilaktycznego często są też przekazywane innym nauczycielom, którzy być może nawet nie realizują tego programu. Uczymy nauczycieli i to oni są realizatorami i oni mają być przygotowani w tej pierwszej pomocy psychologicznej do tego, jak tego ucznia z tym wszystkim, z czym przychodzi, przyjąć. Drugie półrocze, zgodnie zresztą z rekomendacją Magdy, traktuje przede wszystkim o higienie cyfrowej i bezpieczeństwie dzieci w sieci. Te lekcje mają przede wszystkim pokazać, że my mamy relacje w tych środowisku. W środowisku online mamy relacje. One są również relacjami z urządzeniami, które mamy w kieszeniach. To nie jest tylko i wyłącznie takie sobie narzędzie. My musimy pokazać, że ta relacja może być oczywiście dobra i rozwojowa, ale może być też toksyczna. Ja i moje bezpieczeństwo w środowisku offline i online, niestety młodzi ludzie znają takie podziały, musimy też mówić tym językiem. Pokazuje, że my możemy być bezpieczni i niebezpieczni i te środowiska się przenikają. I tak jak Magda słusznie powiedziała, to, że ktoś zhejtuje kogoś w internecie, nie oznacza, że nic się nie stało. To, co jest prawdopodobnie nowością w programach profilaktycznych, to ja i krytyczne myślenie. Aktywność fizyczna i dlaczego mózg potrzebuje ciała, bo myślimy o tym holistycznie. Drodzy Państwo, ja bym mogła mówić tutaj godzinami i Martyna o tym wie, już mi macha, że powinnam skończyć, ale nie skończę bez tego, aby Państwu powiedzieć, że ten program profilaktyczny to nie jestem tylko ja. Za tym programem stoi cały sztab mądrych ludzi, wielu specjalistów. Ja dzisiaj chciałabym podziękować przede wszystkim autorów Stereniuszy. Ola Kuberska, chodź tutaj do mnie, zapraszam cię. Marta Jagodzińska, emocjonalia.pl. Sławek Prusakowski, SWPS Wrocław. Jest jeszcze Weronika Stoch i Angelika Friedrich z nastoletniego azylu, ale nie wiem, czy dziewczyny jesteście tu z nami, bo się nie widzieliśmy. To jest, drodzy Państwo, mój zespół. To one tak naprawdę i oni, przepraszam, tworzyli te scenariusze, które prawdopodobnie większość z Państwa miało w swoich szkołach. Dziękuję Wam bardzo. Drodzy Państwo, oprócz tego program profilaktyczny trafił do pilotażu. To oznacza, że powinien być może w kilku, kilkudziesięciu szkołach, bo tak zazwyczaj prowadzone są pilotaże. Ale ten program wcześniej był sprawdzany przez wielu, wielu ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki i oczywiście metodyki nauczania. Chciałam w tym miejscu bardzo podziękować Patrycji Orłowskiej z Sekcji Oświaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, bo to oni recenzowali nasze treści, zanim one trafiły do szkół. One zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa zdrowia psychicznego dla dzieci. Mamy tych rekomendacji dużo więcej, między innymi rekomendacje od naszej mazowieckiej kurator oświaty, Violety. I w tym momencie muszę Państwu powiedzieć, że napływają do nas dużo więcej rekomendacji z innych kuratoriów. Już niebawem będziemy występować o rekomendacje ORE. Jesteśmy w procesie certyfikacji, więc tak naprawdę możecie z tego programu korzystać już teraz. Wystarczy, zapiszecie szkołę. Wiem, że przegięłam i dlatego chciałam Państwu teraz poprosić Michała, aby Michał przedstawił Państwu wyniki tejże ewaluacji, bo wiem, że to Państwa również interesuje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, to spoko. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Michał Kocionkowski. Bardzo mi miło, że mogę do Państwa mówić. Obawiam się, że mogę mówić trochę dłużej niż 20 minut, ale postaram się niewiele dłużej. Chciałem tylko powiedzieć, że przedstawię wyniki wyniki ewaluacji, którą przeprowadziliśmy w zespole, bo tak skoro mówimy o tak jest już, zrobił się zwyczaj prezentowania. Zespół mój z kolei siedzi tam, Małgorzata Kowalewska, Marta Kocionkowska, w tym trzyosobowym zespole pracowni tak lekko zrealizowaliśmy tą ewaluację. I zacznę od razu od najważniejszych wyników, a potem będę stopniowo opowiadał, skąd one się wzięły. Takie najważniejsze rzeczy, które chcę Wam powiedzieć. Po pierwsze, po zajęciach z programu profilaktycznego 74,5% uczniów powiedziało nam w ankiecie, że wie, jak pomóc innej osobie, gdy ta osoba czuje smutek lub strach, z którym sobie nie radzi. Po drugie, 65% uczniów powiedziało, że zdarzyło im się zauważyć, że ktoś może mieć problem ze swoimi emocjami i porozmawiać z nim o tym. 60,8% uczniów powiedziało, że bardziej umieją mówić dorosłym o tym, co czują i co przeżywają. A z drugiej strony 92% rodziców, no robiliśmy to ewaluację także wśród rodziców, oczywiście nie wszyscy rodzice brali w nim udział, ale z tych, którzy brali. 92% powiedziało, że cieszy się, że program jest realizowany w szkołach. I co więcej, 92,5% liderów, którzy pracowali z nami, dobrze ocenia współpracę z Fundacją Naueza podczas realizacji programu. Dlaczego ja o tym mówię? No pod koniec się wytłumaczę, dlaczego też ten wynik uważam za bardzo ważny dla naszego spotkania. I teraz parę słów o tym w ogóle, jaka była skala tego programu. Prawie 1500 szkół, w których, powiem tak, udało nam się udowodnić w trakcie procesu ewaluacji, że program się odbywał. Bo czym innym były zgłoszenia, było jakby wiele różnych, można powiedzieć, baz wiedzy o tym, ile jest szkół w programie, ale myśmy się starali jakby udowodnić, że tam program był, to tyle było tych szkół. Tylu według RSPO jest uczniów, 473 tysiące, prawie 500 000 uczniów w zasięgu tego programu, a badanie samo, w samym badaniu brało udział 26,5 tysiąca uczniów. Ważna jest jeszcze jedna rzecz. To jest taka rzecz, że oprócz tych 16 koordynatorów, o których była mowa, w tym projekcie brali udział dyrektorzy szkół, brali udział liderzy, jak widać jest ich troszkę więcej od dyrektorów, ale również nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, w sumie około 9 tysięcy osób, 9 tysięcy dorosłych. Oprócz tych prawie 500 tysięcy uczniów. I to jest też bardzo ważne, że ten program już w tej swojej fazie pilotażowej był programem bardzo rozległym, a zobaczycie zaraz, na ile był programem jednocześnie udanym. To, co jeszcze ciekawe i chciałem to pokazać, to w różnych województwach różny był udział uczniów, którzy brali udział w programie, a te zielone cyferki to jest różnica w stosunku do liczby uczniów w danym województwie. Czyli można powiedzieć, ten program był realizowany troszkę bardziej w województwach zachodnich i troszkę mniej w województwach wschodnich, tak w skrócie. I pewnie się można było troszkę spodziewać. I teraz jest taki slajd, którego nie będę opowiadał. To znaczy, zrobiliśmy takie porównanie, jak wygląda struktura uczniów w Polsce, uczniów w szkołach, gdzie był program i uczniów, którzy brali udział w ewaluacji. I w dwóch kwestiach, czyli w kwestii lokalizacji oraz poziomu szkoły, dokonaliśmy tak zwanego ważenia danych, żeby te dane bardziej reprezentowały, ale uwaga, strukturę uczestników programu, a nie strukturę wszystkich uczniów w Polsce. Tak? Natomiast w trzeciej kwestii, kwestii płci, tu zrezygnowaliśmy z ważenia, ponieważ 4% uczniów zadeklarowało płeć inną i można powiedzieć tak, nie mamy żadnej wiarygodnej bazy wiedzy, żeby porównać te wyniki, więc nie ważyliśmy tego wcale. I teraz trzy słowa, które wydaje mi się są ważne, właściwie trochę więcej, ponieważ przed programem wszyscy liderzy, którzy zgłaszali się do programu, wypełniali taki kwestionariusz, w którym pisali, dlaczego w ogóle chcą, żeby ich szkoła brała udział w programie. Przeanalizowaliśmy te wpisy i to, co jest uderzające, to ogromna liczba, można powiedzieć, mrocznych, trudnych, ciężkich spraw, które już działy się w szkołach, w których ten program wchodził, w których się zaczynał. Wielkość tych liter mniej więcej reprezentuje częstość pojawienia się tych wątków w tych wpisach od liderów. I tutaj trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten program zaczynał się w szkołach, w których sytuacja już nie była dobra, ale wiemy to z wielu innych badań, choćby z pierwszego badania Młode Głowy, że to nie jest nietypowe. To nie jest tak, że w programie pilotażowym brały udział szkoły, w których są jakieś szczególne trudności. Wszędzie jest mniej więcej tak.
Zrobiliśmy w badaniu ewaluacyjnym część jakościową, czyli również prowadziliśmy wywiady pogłębione z uczniami i z tych wywiadów troszkę wiedzy też zdobyliśmy i chcę o tym powiedzieć jako takim wstępie do pokazania wyników ilościowych. Po pierwsze, bardzo ważna rzecz jest taka, w szkole dzisiaj się dużo mówi, ale bardzo mało się rozmawia. To, co było bardzo uderzające, to właściwie ci uczniowie, z którymi rozmawialiśmy, ale także nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, mogli opowiadać o wszystkim, ale nie o tym, jak z kimś rozmawiali, ponieważ tego ogromnie brakuje. I teraz to jest super ważna rzecz, myślę, o której powinniśmy szerzej, na którą powinniśmy szerzej popatrzeć. Uczniowie już w 5., 6. klasie ze sobą nie rozmawiają. To, co się nam ludziom dorosłym wydaje oczywistą kompetencją, czymś takim, na czym możemy bazować, to oni mają w ogóle nierozwinięte. I czy to jest niezwykle ważna różnica. To jest trochę tak, było już o dziaderstwie, tak? I o tym takim podejściu, że i wiecie, to jest tak, że wydaje nam się, że jak myśmy chodzili w szerokich spodniach, a oni chcą w wąskich, to niech sobie chodzą w wąskich, nie? To się jakoś dogadamy. A oni w ogóle nie wiedzą, po co sobie zakłada spodnie. Nie? To jest jakby taka różnica. Bo to jest tak, że my myślimy, okej, to niech oni porozmawiają. Nie, oni nie umieją. Oni tego nigdy nie robili. Oni się do siebie odzywają, komunikują się, tak? Ale oni nie rozmawiają. I jeszcze trudniej jest w starszych klasach. W związku z tym, a właściwie zobaczyliśmy środowiska szkolne jako środowiska ludzi osamotnionych. To znaczy nauczyciele nie rozmawiają ze sobą, bo nie mają czasu, są przeciążeni pracą, biurokracją i innymi rzeczami. Uczniowie ze sobą nie rozmawiają, bo się nigdy tego nie nauczyli. Nikt nie rozmawia z nikim. I teraz to tworzy nam taką sytuację, że to zawołanie, otwarcie o zdrowiu psychicznym staje się jeszcze bardziej trudne i nieosiągalne. Oni nie umieją rozmawiać o znacznie mniej problematycznych rzeczach. O zdrowiu psychicznym myślą. I jedni i drudzy. Uczniowie myślą o zdrowiu psychicznym. Mają świadomość różnych zjawisk zdrowia psychicznego. Ale kompletnie nie mają kompetencji, umiejętności podstawowych, żeby sobie z tym radzić poprzez rozmawianie. Oni tego po prostu nie umieją. I odkryliśmy właściwie w tym badaniu ewaluacyjnym, jakościowym w tej części, że to, co jest najważniejsze w tym programie, to jest w ogóle przekazanie podstawowej wiedzy, żeby oni w ogóle wiedzieli, o czym mają rozmawiać, kiedy mają rozmawiać o zdrowiu psychicznym, o swoim samopoczuciu, o tym, co czują, żeby w ogóle umieli to nazwać. Po drugie, żeby ich w ogóle uwrażliwić, że inni ludzie mają psychikę, że nie są aplikacjami, które będą się dopasowywać do nich albo będą nudne i można je odrzucić. Tak? Tylko, że w ogóle mają jakieś zjawiska psychiczne. Skoro ty je masz, to oni też je mają. I po trzecie, żeby oni w ogóle mieli język, żeby o tym rozmawiać. Żeby umieli to ponazywać i ze sobą się porozumieć. I żeby spróbowali to porobić. Bo to otwarcie kanałów, o którym tu piszę, to jest po prostu taka rzecz. Jeżeli oni nie spróbują tej rozmowy, nie zobaczą, że to się da, że to idzie, że drugi człowiek reaguje jak człowiek, też się otwiera, to nawet jak będą mieli całą tą wiedzę, a nie przećwiczą choćby raz jej użycia, to wszystko nie zadziała. I teraz trochę o tych efektach znowu. Podobne procenty, ale nie te same, nie wszystkie te same. To wszystko dotyczy tego. Zapytaliśmy po prostu, i to jest ważna rzecz, ta ewaluacja się toczyła w maju, ona dotyczy również zajęć, które się odbywały w pierwszym semestrze, przede wszystkim tych zajęć. Czyli można powiedzieć, że trochę też mierzymy tutaj zjawisko, które doskonale znacie w rzeczywistości edukacyjnej, czyli takie zjawisko znikania w czasie wszelkich efektów pracy edukacyjnej. I teraz wiadomo, że to znika, że to eroduje. Badamy to już na takim etapie, powiedzmy, lekkiego zerodowania. Ale co dostaliśmy? 74,5% uczniów wie, jak pomóc innej osobie, to już powiedziałem. 65% uczniów zdarzyło się zauważyć i porozmawiać. Bardziej umieją rozmawiać z dorosłymi. Co jeszcze? 51,5% powiedziało nam, że poszło do psychologa, aby porozmawiać o tym, co czują. I teraz jedna uwaga. To jest dana, która budzi nasze zdziwienie. To znaczy wiemy z wywiadów jakościowych, że to nie oznacza wizyty u psychologa. To oznacza bardzo różne formy kontaktu z psychologiem lub pedagogiem, żeby w ogóle cokolwiek o sobie powiedzieć. Tak? Nie traktujmy tego. Zresztą ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że to jest bardzo dobry postulat, żeby w każdej szkole był psycholog. Ale ja to sprawdziłem tutaj siedząc i słuchajcie, w Polsce są 29 uczelni, na których można studiować psychologię. One produkują tak ze 30 osób rocznie. To jest jakieś 600 osób może w skali roku, to dla 30 tysięcy placówek edukacyjnych potrzebujemy 50 lat, żeby tych psychologów wykształcić. Czyli mówiąc krótko, wszyscy psycholodzy wykształceni w Polsce po II wojnie światowej mniej więcej musieliby pracować w tych placówkach, żeby starczyło. Nie? To jest nierealne, więc tak naprawdę potrzebujemy jakichś innych rozwiązań.
No i teraz kolejna ważna bardzo rzecz. 83% nauczycieli udało się wesprzeć niektórych uczniów w ich problemach. I wreszcie 51% rodziców zauważyło, że ich dziecko zainicjowało w domu rozmowę na temat tego, co czuje i przeżywa. I mamy takie poczucie, że to są bardzo wysokie liczby wszystko. No ale i teraz jest, ja myślę, że mam nadzieję, że jest konkurs na to, kto ma najwięcej na slajdach i najmniejsze literki, bo ja ten konkurs wygram, ale szybko to powiem, co tu jest. Zapytaliśmy o takie rzeczy. Czy wiedzą, jak pomóc innej osobie? Czy wiedzą, jak unikać zagrożeń świata online? Czy wiedzą, jak mogą poprosić o pomoc? 73,5 mówi, wiem, jak mogę poprosić o pomoc po zajęciach. Czy lepiej wiedzą, jak sprawdzić, czy informacje w internecie są prawdziwe? Czy lepiej rozpoznają swoje granice, lepiej zauważają potrzeby, lepiej rozumieją, jakie emocje przeżywają? I ostatnie, ale zobaczcie, to jest aż 60,8%. Czy bardziej umieją mówić dorosłym o tym, co czują i przeżywają? Słuchajcie, po kilku miesiącach od zajęć w gruncie rzeczy, które tego dotyczyły, nadal te odsetki są bardzo wysokie. Przeliczyliśmy to sobie, chociaż to oczywiście nie są reprezentatywne w tym sensie dane, że grupa, która uczestniczyła w ewaluacji, nie jest tą samą, która była w programie, a struktura grupy, która była w programie, nie jest taka jak całej populacji. Tak? Ale załóżmy, że ten program miałby podobną skuteczność, gdyby był prowadzony we wszystkich szkołach, no to moglibyśmy mówić o 2,7–2,9 miliona uczniów, u których nastąpiły takie zmiany. To są jakieś gigantyczne liczby. A teraz kolejna rzecz. Zapytaliśmy uczniów z klas 4, 6 i 7, 8 oraz ponadpodstawową szkołę. Badaliśmy ciutkę inaczej. Zapytaliśmy tych uczniów o wpływ zdjęć na nich. Co oni zrobili, co im się wydarzyło. No, najczęściej to sprawdzali to informacje, czy informacja w sieci jest prawdziwa, ale to jest taka rzecz, o której już słyszeli wiele razy. Natomiast zauważyć, że ktoś ma problem z emocjami, bardzo niewiele mniej, to 65. Powiedzieć komuś, kto przekraczał twoje granice, że się na to nie zgadzasz. 63% mówi. Nie pytaliśmy, czy dużo razy, czy skutecznie, to nie, ale w ogóle spróbowali powiedzieć. Porozmawiać z rodzicem o tym, co czują, 62%. Zrezygnować z użycia smartfona, kiedy to nie było konieczne. Porozmawiać z rówieśnikiem o tym, co czują. Słuchajcie, tu jest też jeden taki drobiazg, ale zobaczcie, że więcej osób z rodzicem niż z rówieśnikiem porozmawiało. Oni nie są w przyjaznych dla siebie środowiskach, im jest bardzo trudno rozmawiać z rówieśnikami. 84% zrobiło przynajmniej dwie z tych rzeczy. Bo tak to jeszcze policzyliśmy, tak? Jaki procent osób zrobił przynajmniej jakiekolwiek dwie z tych rzeczy? Aż 84. Jeżeli chodzi o starszych uczniów, 7, 8, 1, 5 pp, tutaj dołożyliśmy kilka kwestii. Pójść do psychologa, pójść do pedagoga szkolnego, poradzić komuś, jak może szukać pomocy. I tu przede wszystkim trzeba zobaczyć, że te odsetki wszystkie są niższe. I w ogóle widzimy to, że znacznie trudniej się pracowało w tym programie z uczniami starszych klas podstawówki i z uczniami szkół ponadpodstawowych. Natomiast tak czy owak, 75% uczniów zrobiło przynajmniej dwa z tych działań. Cokolwiek zrobiło takiego, co mogło mieć jakiś pozytywny wpływ albo ich na ich samopoczucie, albo na relacje z otoczeniem. Jeżeli chodzi o postrzeganie tej relacji z otoczeniem, to zapytaliśmy ich, czy oni się jakoś bardziej czują lepiej. I jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, że to nie jest łatwy teren do działania, bo jednak 25 aż do 38 tam na dole procent powiedziało, że nie. Ale zapytaliśmy, czy bardziej czują, że mają prawo do dobrego samopoczucia psychicznego. 44,7 tak. Czy bardziej czują, że mogą liczyć na wsparcie, gdyby to samopoczucie było złe. 43. Czy mam więcej wiary w dobre intencje przynajmniej części dorosłych? Bardzo ostrożnie formułowaliśmy to pytanie, prawda, że przynajmniej części dorosłych, 37% ma więcej wiary w dobre intencje niektórych. Więcej zaufania do niektórych nauczycieli ma 36%. Więcej poczucia akceptacji ze strony przynajmniej części, czyli 34%. I ja bym powiedział, że tutaj jest taki wspaniały cytat, na który chciałem zwrócić uwagę. To działa? O, działa. Norma zachwytu nastoletniego została zachowana. Ja myślę, że to jest... I słuchajcie, to trzeba sobie powiedzieć tak, tak jak zresztą padało już z tej sceny, nie ma takich rozwiązań, które działają na wszystkich, działają idealnie. Więc tak, jeżeli chodzi o takie coś jak mniej obawiam się powiedzieć innym, że myślę o skorzystaniu z psychologa czy terapeuty, no to jednak większość się nie obawia mniej po zajęciach z programu. Ale z drugiej strony, że tak powiem, hello, 30% się obawia mniej. To są znowu ogromne liczby. Jakbyśmy przeliczyli na liczbę uczniów w Polsce, to są setki tysięcy uczniów potencjalnie. No i też wpływ tego programu... A, właśnie tu chcę powiedzieć jedną rzecz właśnie o tych uczniach, ale to szybko przeskoczę. Słuchajcie, to są jednak wszystko, jakbyśmy tak przejrzeli od 44 do 29. To jest od 800 tysięcy w najniższym wypadku do 1 700 000, znowu przeliczając na wszystkich uczniów. To są znowu gigantyczne ilości
jakoś chociaż odrobinę poprawionego samopoczucia, odrobinę poprawionych szkolnych życiorysów. I kolejna super ważna rzecz. Zapytaliśmy, jak oni oceniali postawę osoby prowadzącej zajęcia. Czy szanuje potrzeby i emocje, czy prowadzi zrozumiałe zajęcia, czy jest zaangażowana, czy chce znaleźć kontakt. Słuchajcie, 88,9% wskazało przynajmniej jedną pozytywną cechę osoby prowadzącej zajęcia. Czyli można powiedzieć tak, prawie 90% nie było w stanie odrzucić wszystkiego, co dobre powiedzieliśmy o nauczycielu, tak? Że uchyliła się jakaś, można powiedzieć, klapka, uchyliło się jakieś okienko, przez które można się było do nich dostać. I kolejna bardzo ważna rzecz, i to jest ta siła, o której już mówiły przede mną Justyna i Joasia. W tym programie głównie, głównie zajęcia prowadzili wychowawcy klas. Czyli tak się jeszcze cofniemy, czyli to, co tu się wydarzyło, te 88,9 różnych dobrych rzeczy, to głównie dotyczy wychowawców klas. Czyli zobaczcie, to co powiedziałem o psychologach, nie mamy tylu psychologów, w Polsce nie ma tylu psychologów. Musimy działać przez tych ludzi, którzy są i chcą, i to mogą być nauczyciele. I tu widzimy, że to po prostu tak się tak zapracowało, tak zadziałało. Jeżeli chodzi o same osoby prowadzące zajęcia, to co oni nam powiedzieli? 83% powiedziało, udało się wesprzeć niektórych uczniów. Uczniowie bardziej otwarcie komunikują się ze mną. Uczniowie lepiej komunikują swoje potrzeby. Mam lepsze relacje z uczniami. Słuchajcie, to są odsetki w okolicy 80%. To są ogromne zmiany, jeżeli chodzi o to, jak czują się ci nauczyciele, i to po kilku miesiącach od poprowadzenia zajęć, jak oni się czują w swoich klasach i jaką mają relację z uczniami. Co jeszcze bardzo fajne, 77,3% z nich powiedziało, sami dowiedzieli się więcej na temat zdrowia psychicznego. Czyli zobaczcie, ten temat jest również, no przepraszam za to słowo, może nie ugorem, ale nieco taką wyschniętą ziemią, jeśli chodzi o pedagogów. Bardzo uroczy cytat tutaj na początku. Jednak nie jestem pedagogiem czy psychologiem, ale matematykiem logicznie myślącym. Tak, znałam wiele tematów, ale trzeba się było jednak mocno przygotować. Ale słuchajcie, to jest też niezwykle ważna rzecz. To znaczy przełamanie pewnego niepokoju, strachu nauczycieli. Mieliśmy też takie cytaty w tych wywiadach. Nie wiedzieliśmy, co mówić, nie wiedzieliśmy, co robić. Nie jesteśmy specjalistami i baliśmy się też wchodzić na ten teren, pytać, zaczynać te rozmowy, inicjować. A dzięki scenariuszom, dzięki zajęciom wiedzieliśmy, co mamy robić. No i teraz wpływ na uczniów, którzy widzą nauczyciela. I tu przede wszystkim zapytaliśmy, to pytanie jest dość skomplikowane. Czy coś się pojawiło jako nowe, to jest tutaj, czy pojawiło się w ogóle częściej? No i słuchajcie, zauważają emocje, potrzeby innych uczniów, no pojawia się jako częściej mniej więcej w 57%. Najsłabszy wynik, który mamy tutaj, rozmawiają o swoich emocjach, potrzebach, granicach z dorosłymi, częściej z grubsza 48% przypadków. Nie chcę tego wszystkiego bardzo dokładnie czytać, to będzie ten raport będzie dostępny, ale zobaczcie, dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy pod wpływem tych zajęć. Przeskakuję. No i teraz ciekawa rzecz, bo rozmawialiśmy też z rodzicami, tylko zwracam uwagę, NK to na te 400 tysięcy dzieci, które były w tych szkołach, to 4 tysiące rodziców wypełniło nam ankiety, tak? No to wiemy, że z rodzicami jest kontakt z rodzicami jest zawsze trudny, ale słuchajcie, to, co oni powiedzieli, 50% z nich powiedziało, dziecko zainicjowało rozmowę na temat tego, co czuje i przeżywa. Zaczęło częściej mówić w sytuacjach, kiedy coś niepokojącego dzieje się z kolegami. Opowiedziało o sytuacji, w której zareagowało inaczej. I teraz, co tu, a jeszcze ważna taka rzecz tu na dole, poprosiło o zapisanie do psychologa, terapeuty. Ogólnie 9, ale w szkołach ponadpodstawowych 16. Poszło z własnej woli do psychologa, terapeuty. Ogólnie 15, ale w szkołach podstawowych 20. To, co najważniejsze, 74% rodziców zauważyło jakąś pozytywną zmianę zachowania. Zobaczyło, że coś się dzieje. I słuchajcie, nie wszyscy z tych rodziców wiedzieli, że w szkołach są zajęcia z programu. Już duża część z tych rodziców zauważyła te zjawiska, nie mając świadomości, że jest program. Więc znaczy, że to działa, nie? Bo nie mogli być, że tak powiem, nastawieni na to. Słuchajcie, ogólne opinie o programie. 77% szkół chce uczestniczyć w tym programie dalej. 92% rodziców cieszy się, że program był. 68% uczniów uważa, że warto. 92% liderów programu dobrze ocenia współpracę z Nowezą. Za chwilę to znowu wytłumaczę. I 90,7% liderów uważa, że ten program powinien być jednym z programów rekomendowanych.
Zapytaliśmy uczniów, czy warto, czy nie warto. W podstawówce w klasach 4-6 najbardziej warto, 74. Tak trochę mniej warto, najmniej warto w 7-8. Ale to jest najtrudniejszy rocznik, prawda? To jest najtrudniejszy przedział. I jakby tam w ogóle z tym, żeby coś było warto, jest ciężko. I jak tak ogólnie, czy to było coś ważnego w ogóle dla ciebie? No to było ważne dla 2/3 tych najmłodszych i mniej więcej dla połowy tych starszych. Jakoby wystawili ocenę, no tu jest, proszę państwa, tu, słuchajcie, w ogóle to jest tak, mieliśmy szkoły, z których ankiety wypełniło 90% uczniów i mieliśmy szkoły, z których ankiety wypełniło 10 uczniów. I nie było tam różnicy w tej skali. Znaczy to jest tak, że obojętnie, czy ze szkoły bardzo dużo dzieci wypełniło ankiet uczniów, czy bardzo mało, to mieliśmy podobne rozkroje, jeśli chodzi o te pozytywne i negatywne opinie. Około 30% pozostało, że tak powiem, niewzruszonych, tak można powiedzieć, ale tak naprawdę bardzo ważne, super ważne jest to, jak dużo tych uczniów udało się jakoś uruchomić. Rodzice. 92% się cieszy, że program był realizowany i 84% chciałoby, żeby ten program był kontynuowany. W dużych miastach nawet 92%. I zapytaliśmy liderów o współpracę z Noezą. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ ten program jest nietypowo skonstruowany. Jest inaczej zbudowany. On dzieje się tylko w szkole, siłami szkoły. UNOESA dostarcza zewnętrznego wsparcia. Chcieliśmy wiedzieć, czy ten mechanizm działa, czy to po prostu funkcjonuje. No i co się dowiedzieliśmy? 92,5% dobrze ocenia współpracę, 88,9% dobrze ocenia organizację i wsparcie lidera dobrze ocenia 88,2%. Można powiedzieć tak, ok, czyli wiemy, że ten model działania, który UNOESA wprowadziła, jest wystarczający dla większości szkół, żeby sobie radziły. I zapytaliśmy jeszcze jedną rzecz. Czy to jest dobrze, że są znane osoby, że są tak zwani celebryci, wspierają ten program? No i tutaj 87 w sumie, a 74 pozytywnie, jakby jednoznacznie pozytywnie liderów ocenia to, że są znane osoby. I teraz co to robi, co to daje? Uczniowie, przepraszam, uczniowie mają więcej zaufania. Rodzice mają więcej zaufania. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach. Słuchajcie, tu jest jedna mega ważna rzecz, to znaczy ktoś im z zewnątrz musi powiedzieć, że to jest fajne i że warto. Oni sami tego nie wiedzą, oni sami tego nie czują. I te znane osoby, które UNOESA jest w stanie zaprosić, jest w stanie wciągnąć w promocję tego programu, są super ważne, bo to one otwierają tą możliwość i tą gotowość do rozmawiania otwarcie o tym, co się czuje. Jeśli chodzi o to, czy to powinien być program rekomendowany, tak, 97 mówi, że tak. I jeszcze jedna rzecz. Co by chcieli rodzice, jeśli chodzi o tematykę zajęć? I słuchajcie, tutaj troszkę się przesunęło, ale no tak to jest z seksem, że on zawsze gdzieś wystaje, nie? I słuchajcie, no to samobójstwa, pornografia, seks, tak może trochę mniej, bo 75% rodziców chce, ale chcą. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne tematy, alkohol, narkotyki, depresja, lęki, zaufanie, granice, potrzeby, to jest wszystko 95, 94, 93, bardzo duża większość rodziców chce, żeby z dziećmi o tym mówić. Co musimy zmienić? Co trzeba zmienić? Po pierwsze, trochę mniej materiału na lekcje. Nauczyciele, tu jest, wydaje mi się, tu jest bardzo fajny cytat, który jeśli założeniem jest tego, to, żeby wciągać w rozmowę i dzielić się przeżyciami, to nie możemy tego ścisnąć w 45 minut. To jest najczęstsze doświadczenie nauczycieli, że jak jest sukces na tych zajęciach, to one wychodzą poza ramy lekcji, to one wymagają więcej czasu. I niektórzy nauczyciele wręcz blokowali sobie godziny wychowawcze albo pożyczali godziny przedmiotowe, żeby mieć więcej czasu. To jest najważniejsza rzecz właściwie, którą mamy z tej ewaluacji. Więcej czasu na te zajęcia właściwie należałoby poświęcić, niż zostało do tej pory zaplanowane. I materiał rozłożony na dwie lekcje, to jest to samo. I więcej czasu na przygotowanie się do zajęć. Ten problem będzie rozwiązany, bo wszystkie materiały będą naraz już od przyszłego roku, więc nauczyciele będą mieli więcej czasu. Natomiast to, co jeszcze ciekawe, co było barierą dla uczniów. Prawie połowa uczniów mogłaby bardziej skorzystać z zajęć, gdyby nie lęk przed oceną przez innych. Ale słuchajcie, znowu ten lęk można przełamywać tylko z zewnątrz. Właśnie przez takie rzeczy jak wsparcie celebrytów, znanych osób, jak głośne mówienie o tym, jak powracanie do tego tematu. Słuchajcie, podsumowując, te cyferki to już prawie pokazywałem, to powiem to. I tak 3 minuty, ale to nie jest źle te 3 minuty. Słuchajcie, program ma jedną bardzo ważną cechę. Działa na całe środowisko szkolne. To, co widzimy po tej ewaluacji, po tych odpowiedziach na pytania. Program aktywuje kontakt między uczniami, otwiera komunikację uczniów i nauczycieli, zwiększa zaufanie do dorosłych. To jest bardzo ważna rzecz.
Po drugie, ta formuła pozwala zrealizować go własnymi siłami szkoły i to się udaje. I wiele tych pozytywnych efektów ma bardzo dużą skalę. Sięga poziomu 3/4 uczniów. Tak? Ale nawet jak to jest 30-40% uczniów, to są ciągle setki tysięcy za tym stojące. Potencjalnie nawet może prawie miliony, gdyby ten program był szerzej wprowadzony. I biorąc pod uwagę te wszystkie, nie wiem czy widzicie to, w starszych lasach. Biorąc pod uwagę to, że ten program szczególnie w starszych klasach był uruchamiany w trudnych środowiskach, zatomizowanych, zamkniętych, to mamy takie wrażenie, że są bardzo dobre te efekty. Posłuchajcie, oni bardzo długo, jak ktoś jest w siódmej klasie, ósmej, w trzeciej liceum, on od wielu lat się formatuje do nierozmawiania, zamykania się w sobie, tłumienia w sobie emocji. Jeżeli udawało się przy pomocy kilku dobrze skonstruowanych lekcji już wywrzeć jakiś wpływ, już zrobić jakąś zmianę, to to jest bardzo silne i bardzo potrzebne w szkole narzędzie, ten program. Dziękuję bardzo.